Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus poszedł nad Jezioro Galilejskie i wszedłszy na górę, pozostał tam. Przyszły do Niego liczne tłumy wiodące z sobą chromych, niewidomych, powykrzywianych, niemych i wielu innych podobnych. Położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Tak, że tłum był zdumiony. Widzieli bowiem niemych mówiących, powykrzywianych zdrowych, a chromych chodzących, a niewidomych widzących. Oddali za to chwałę Bogu Izraela. Jezus przywołał swoich uczniów i powiedział: współczuję temu ludowi, bo już 3 dni trwają przy mnie i nie mają co jeść. Nie chcę odprawić ich głodnych, aby nie osłabli w drodze. Uczniowie rzekli mu na to: skąd na pustkowiu mamy wziąć tyle chleba, by taki tłum nakarmić? A Jezus zapytał ich: ile chlebów macie? Oni odpowiedzieli: 7 i trochę rybek. Wtedy kazał ludziom spocząć na ziemi. Wziął 7 chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, a uczniowie gromadom. Wszyscy zjedli i nasycili się. Zbywające kawałki zebrali, 7 pełnych koszy. Dziś staje przed nami, przynajmniej jak ja czytam tę Ewangelię, to staje mi przed oczyma Jezus, tak można powiedzieć, karmiący, tak. Ale może najpierw widzący moje, nasze niezaspokojone potrzeby. Wszystkie nasze biedy. W tej Ewangelii dzisiejszej jest powiedziane, że Pan Jezus uzdrawiał wielu chorych, tutaj nawet jest przetłumaczone powykrzywianych, niemych, niewidomych. I wielu innych im podobnych. Tak sobie myślę, dzisiaj chyba rzadziej Pan Jezus może tak jest, nie? Jeżeli mamy takie wrażenie, to wcale mnie to by nie dziwiło, że dziś Pan Jezus rzadziej objawia swoją obecność, swoją moc, uzdrawiając właśnie ludzi chorych fizycznie. I może dlatego, że dzisiaj mamy służbę zdrowia, mamy lekarzy. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że Pan Jezus nieustannie uzdrawia. Mnie uzdrowił. Ja się czuję uzdrowiony przez Pana Jezusa, ale nie z choroby fizycznej, bo żadna poważna choroba fizyczna do tej pory jeszcze mnie nie spotkała. I Pan Jezus nie uzdrowił mnie z żadnej takiej choroby. Właśnie nie byłem jakoś fizycznie powykrzywiany. Ale byłem powykrzywiany duchowo. Tak. Wewnętrznie cierpiałem. Nie było to może jakieś straszne cierpienie. Nie. Ale jak porównam teraz siebie, to, co czułem, jak się czułem na tym świecie, zanim poznałem Pana Jezusa. Albo też na samym początku znajomości z Nim. Chociaż już następowały jakieś zmiany ku lepszemu, ale jeszcze wtedy tak wiele było we mnie cierpienia. Jak porównam to z tym, co jest teraz, to czuję się rzeczywiście uzdrowiony. I widzę, jak ten proces uzdrowienia trwa. Tak.
To się ciągle pogłębia, tego jest coraz bardziej, zwłaszcza z każdym trudnym doświadczeniem. Każde trudne doświadczenie, które przeżywam razem z Panem Jezusem, czyli kiedy doświadczam właśnie jakiegoś wewnętrznego cierpienia, mam tu na myśli na przykład lęk, poczucie winy. Tak, kiedy tego rodzaju cierpienie mnie dopada i wtedy idę do Pana Jezusa, On mnie uzdrawia. On mnie uzdrawia. Tak. Czyli to, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, w moim przekonaniu absolutnie cały czas trwa. Cały czas to jest aktualne. Tyle, że w innej formie. Czy wtedy Pan Jezus też uzdrawiał duchowo, leczył z tych cierpień duchowych? Oczywiście, że też. Tylko, że ponieważ nie było służby zdrowia, no to, która skutecznie, nie, ludzi leczy, dzięki której można się skutecznie wyleczyć, nie, z tych różnych chorób, które dopadły tych ludzi, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, no to może, tak to powiem w cudzysłowie, Pan Jezus skupia się dzisiaj bardziej na leczeniu nas duchowo. Ale co jest ważne? Ważne jest to, żebyśmy po to zdrowie do Pana Jezusa przychodzili. Bo o co chodzi? Problem polega trochę na tym, że my zwykle przychodzimy do Pana Jezusa nie po zdrowie, tylko po to, żeby On zmienił otaczającą nas rzeczywistość. Tak, nie? Żeby zmienił tego człowieka, żeby tamten człowiek był dla mnie lepszy, żeby tamten człowiek przestał coś tam robić albo zaczął coś robić. Natomiast zbyt rzadko, teraz mówię też bardzo o sobie, przychodzimy do Pana Jezusa, żeby On nas wewnętrznie przemieniał, uzdrawiał. Czyli czynił w nas coś takiego, że ja sobie radzę z tą czasem bardzo trudną, otaczającą mnie rzeczywistością. Z tym, co jest wokół mnie, co jest trudne, co mi doskwiera. Tak, bo na ogół dużo bardziej doskwiera nam nie to, co inni robią, ale to, co my myślimy, w ogóle co się dzieje w nas w związku z tym, co ten ktoś robi. Tak. Albo też, jeżeli patrzymy, mówiłem, że kiedyś miałem duże problemy z poczuciem winy. Czyli moje myślenie o sobie w związku z tym, co ja zrobiłem, zadawało mi bardzo wiele cierpienia. I Pan Jezus mnie z tego uleczył. Wyprostował mnie. Tak, bo myślę, że człowiek, który ma poczucie winy, jest takim człowiekiem właśnie powykrzywianym. Nie potrafi prosto stać. I też nie potrafi uruchomić całego potencjału dobra, miłości, który w sobie ma. Czyli jednym słowem jest chory. Tak. Poczucie winy to jest choroba. I to jest nieprawda, że trzeba mieć poczucie winy, bo bez tego nie zerwiemy z grzechem. Nie, żeby zerwać z grzechem wystarczy po prostu świadomość, że to czy tamto jest grzechem, czyli błędem, czyli jest czymś, co nie służy życiu. Nie służy ani mnie, ani drugiemu człowiekowi. I w związku z tym Pan Bóg tego nie chce. To wystarczy. A potem potrzebuję siły, potrzebuję pokarmu.
potrzebuje chleba. Tak, Pan Jezus mówi w pewnym momencie, już tak dużo tym ludziom dał, tak wielu uzdrowił, a potem jeszcze mówi, współczuję temu ludowi, bo już 3 dni trwają przy mnie i nie mają co jeść. Czyli nadal pyta się, a czego im jeszcze potrzeba? Właśnie takiego Pana Jezusa ja znam. Jak ja staję przed Panem Jezusem na modlitwie, to no to już się dzieje automatycznie. Widzę, słyszę, tak można powiedzieć, oczami gdzieś, wewnętrznymi uszami, wewnętrznymi, że On mnie pyta, czego ci brakuje? Jakiego rodzaju głód masz? Czym mogę cię nakarmić? Tak, dlatego, nie wiem, jakoś to, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, bardzo jest zgodne z moim obrazem Pana Jezusa. Jako tego, który pyta mnie, czego mi potrzeba. Właśnie. Współczuję temu ludowi, bo już 3 dni trwają przy mnie, nie mają co jeść. Nie chcę odprawić ich głodnych. Właśnie Jezus nie chce odprawiać nas głodnymi. Dzisiaj jest tyle sklepów, że nie ma problemu z zakupieniem sobie chleba. Tak jak wtedy był problem. Natomiast ciągle brakuje, w cudzysłowie, sklepów, takich miejsc zaopatrzenia w miłość. Tak. Tego jest ciągle za mało. Nawet, powiedzmy, kościołów jest dużo. Kościołów jest dużo. Ale mało kto, takie jest moje doświadczenie, moja obserwacja, mało kto, czy coraz mniej ludzi, idzie tam po miłość. I być może bierze się to trochę z tego, że ci, którzy są gospodarzami tego miejsca, za mało mówią o miłości. Tak czy owak, i to jest znów taki adwentowy bardzo temat, Jezus chce być tym, który nas karmi. Tym, który widzi nasze potrzeby, pochyla się nad nimi i dzisiaj może szczególnie właśnie nad tymi naszymi duchowymi, bo z tymi innymi sobie jakoś tam już potrafimy radzić. Nazwijmy to sami, chociaż wiadomo, że i tak Pan Bóg stoi za rozwojem medycyny, za rozwojem cywilizacyjnym, dzięki któremu możemy właściwie o każdej porze dnia i nocy sobie kupić coś do jedzenia. I ceny, przynajmniej w naszych tutaj warunkach naszej rzeczywistości polskiej, są w miarę dostępne. Więc w miarę przystępne, tak. Więc dlatego Pan Jezus jawi się jako ten, który chce nas ubogacić tym, czego ciągle nam brakuje. A czego nam brakuje? Brakuje najbardziej miłości. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.